Witamy koleżanki hodowczynie, kolegów hodowców. W dniu dzisiejszym chciałem kolegom opowiedzieć, wytłumaczyć, bo dużo pytań jest na temat aktywacji dalszych, że tak powiem, dalszego ciągu rywalizacji na wspólnym gojniku Giewont, edycja 2023. Z racji tego, że ta edycja jest troszkę inna niż poprzednie, inny sposób opłat był, ponieważ płaciliśmy za połowę gołębi, a druga połowa będzie właśnie teraz po ostatnim treningu. Dzisiaj mamy niedzielę, jutro jest poniedziałek, planujemy przeprowadzić ten trening na około 70 km. Będzie to już ostatni trening, jakby przed lotem konkursowym. I jeżeli wszystko pójdzie dobrze, w ciągu tygodnia chcemy wszystkie sprawy związane z aktywacją, że tak powiem, poregulować. I aktywacja i lot konkursowy byłby planowany możliwe, że na poniedziałek, czyli powiedzmy równy tydzień od dnia dzisiejszego. Więc pokrótku, bo dużo jest właśnie zapytań, jak to dalej, co to dalej. No teraz po tym ostatnim treningu każdy hodowca, żeby sobie weszedł na wyniki, no i sobie zobaczył, ile ma gołębie. No jeżeli załóżmy ktoś ma, nie wiem, 4 gołębie, a zapłacił za 3, no to dopłacamy jednego, nie? To jest, uważam, proste. I oczywiście pełna opłata za gołębia to jest 700 zł brutto. Czyli jeżeli ktoś oddawał 6 gołębi, zapłacił 2100, a zostają mu powiedzmy 4 gołębie, dopłaca jednego. Zostało mu teraz po tym ostatnim treningu 5 gołębi, dopłaca 2. Także w ten sposób to wygląda. No jeżeli będą jakieś pytania, no to myślę, że śmiało można dzwonić. My będziemy też starać się po prostu informować osoby, które po prostu będą mieć zaległości. Myślę, że na ile to będzie możliwe, bo to też prosiłbym hodowców, uczestników o wyrozumiałość, bo wiadomo, że mamy 550 gdzieś uczestników. No i w ciągu tygodnia trzeba to wszystko zrobić. Trzeba po prostu wszystkich osoby sprawdzić, zobaczyć, poinformować, no to raczej w ciągu 2-3 dni, czyli tygodnia nawet będzie problem. Dlatego najlepiej, jakby hodowcy sami na tyle, ile mogą, po prostu sobie to uporządkowywali. Jeżeli ktoś po prostu uporządkuje, dobrze by było, prosiłbym o informację zwrotną, na przykład na maila, że nazywam się Kowalski, po treningu zostało mi powiedzmy 5 gołębi, w dniu tym i tym dokonałem ostatniej dopłaty i jest wszystko wyregulowane na cycuś. My wtedy po takiej informacji mamy po prostu szybki obraz, tylko sprawdzamy sobie przelew, pyk, odnotowujemy i będzie szybciej. Po prostu o to chodzi hodowcy, żeby się zorganizować i wspólnie, żebyśmy po prostu sami sobie pomogli, no i nam. No oczywiście w większości nam, bo to wiadomo, że to jest nasz obowiązek, ale ja po prostu z taką prośbą do hodowców zwracam się, żeby to było szybciej, bo to też jest uwarunkowane od tego, jeżeli nie będzie będą przeprowadzone te wszystkie aktywacje i, że tak powiem, weryfikacja, no to będzie ciężko zorganizować lody, może się to przedłużyć, nie? Dlatego dobrze by było, żeby się po prostu tak zorganizować, żeby to wszystko ogarnąć jak najszybciej, nie? Tyle, no co tam więcej, no loty tak jak zgodnie z regulaminem będziemy, myślę, przeprowadzać, no chyba żeby, nie wiem, jakieś problemy były pogodowe, czy jakieś innego typu problemy, no to wiadomo, że będziemy korygować plan lotów, ale raczej założenia są takie, żeby się wszystkiego trzymać, nie? Oczywiście miejmy nadzieję, bo to też jest tutaj ważna rzecz, że nagrody są od 3000 opłaconych gołębi wyliczone, więc po tej aktywacji, no żyję nadzieją, że się uda uzbierać to 3000 opłaconych gołębi, jeszcze tam są gołębie jubileuszowe, no ale zobaczymy, o ile nie będzie jakichś większych strat, to miejmy nadzieję, że to uda się, a jak się nie uda, to myślę, że to minimalne będą jakieś procenty, które gdzie będzie brakować, ale żyję nadzieją, że to się uda uzyskać, więc fajnie by było. I tyle, no też hodowców proszę o poważne traktowanie, bo to różnie bywa, hodowcy różnie do tego podchodzą, no niestety powiem szczerze, nawet nie ja, tylko pracownicy będą się tym zajmować. Więc naprawdę, no jeżeli nie będzie po prostu takich taryf ulgowych, no jak gołębie nie będą opłacone, to przykro mi, to będą widniały jako nieaktywne, no i niestety nie będą zdobywać praw do nagród. Także, że naprawdę prosiłbym, żeby to po prostu
hodowcy potraktowali poważnie, no bo to wiadomo jak to różnie to bywa. Nie? Oczywiście aktywacji, jeżeli nie dokona hodowca, będą gołębie wystawione do publicznej aktywacji. Dokładne daty, co do kiedy, to jeszcze informacja będzie na stronie, ale ja myślę, że to będzie powiedzmy do czwartku, a piątek, sobota na przykład będą mogły osoby trzecie aktywować, czyli do czwartku, jeżeli nie będzie informacji zwrotnej, nie będą gołębie powiedzmy poaktywowane, no to będą aktywować dowolne osoby, także że tu proszę sobie tego wszystkiego pilnować, żeby później nie było jakichś nieścisłości, zgrzytów tak zwanych, żeby ktoś nie powiedział, że on miał zamiar, że on chciał, ale się mu nie udało, no trudno, to dlatego, żeby później przy wygranych jakichś nagrodach nie było po prostu problemów, także prosiłbym, żeby każdy sobie tego dopilnował. Kolejna sprawa, koszowanie gołębi na lot, bo to też, no staramy się, żeby cały czas było jak najbardziej transparentne wszystko, też dużo już poczyniliśmy kroków w tym, żeby monitorowane były przyloty, wszystko na żywo. Jeszcze są drobiazgi, które są niedopięte, też rozbudowa była gołębników i znowu w związku z tym przebudowa musi być monitoringu kamer, także jeszcze to troszkę pewnie potrwa jakby ten przylot, ale będziemy na pewno go relacjonować na Facebooku, także będzie to widoczne. I oczywiście koszowanie tak samo będzie na żywo na Facebooku, także i na naszej stronie damy link. Także koszowanie będzie na żywo monitorowane już od pierwszego lotu, także hodowcy będą mogli sobie oglądać i weryfikować to z listą koszowań. Myślę, że to jest dobry, prosty sposób, ponieważ w zeszłym roku robiliśmy taką prezentację gołąbków przed finałem i z tego co rozmawiałem z hodowcami, nie mieli żadnych problemów, żeby sobie rozpoznać swojego gołębia, bo nawet oglądając film pojawia się nam na żywo też lista koszowań, więc można szybko zweryfikować, w którym momencie był gołąbek danego hodowcy zakoszowany. Także to też chcę, bo to później różnie bywa, żeby jakichś pomówień ludzie nie snuli czy coś. Także to myślę, że będzie na pewno taka zmiana w tym roku, że będzie to koszowanie transmitowane na żywo. Także link myślę, że będzie na stronie, a hodowcy, którzy mają naszego Facebooka, czyli Międzynarodowy Wspólny Gołębie Giewont, tam, czy są z naszymi znajomymi, tam na pewno pojawi się im informacja, że jest prowadzona transmisja na żywo i tyle. No i oczywiście z wypuszczeń też będziemy się starać. Ostatnio właśnie na treningu tak mi ucięło dwa razy, no ale to mogę hodowcom pokazać, jak mój telefon wygląda, no, zniszczył się totalnie, coś urywa. No i niestety serwis telefonu będzie właśnie niedługo zrobiony, także tutaj przepraszam za takie drobne niedogodności, że tam nie wszystko udało się nagrać, no ale niestety coś szwankował mi telefon. Ale tu na pewno już nowym sprzętem będziemy to wszystko nagrywać, także tutaj na lotach konkursowych nie przewidujemy takich problemów. Myślę, że tyle hodowcy. No, jeszcze raz wszystkim życzę powodzenia. Jeszcze raz chcę podziękować za zaufanie, bo naprawdę udało się nam dużą ilość gołębi uzbierać. Myślę, że ja jestem sam z siebie też zadowolony, że taką dużą ilość gołębi po 7 treningach mamy, bo jest to ponad 3000, prawie 3100 gołębi po 7 treningach, także że uważam, że to całkiem przyzwoita liczba. Ciężko było, bo naprawdę pracy jest wiele i jest to bardzo duża odpowiedzialność i presja przede wszystkim dla mnie, bo jeszcze takiej ilości nie miałem, ale no, na razie to o jakichś, że tak powiem, wynikach tego to trudno mówić, to jest wiadomo dopiero po treningach, a jeszcze przed nami konkursy, czyli to co najważniejsze, finały, także jeszcze na pewno wiele przed nami, ale myślę, że to co już jest za nami, można to ocenić jako że tak powiem, jakiś tam minimalny sukces. Także tyle. Dziękuję kolegom. Pozdrawiam. Dobry lot.